właśnie pod Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Szczecinie podjechały samochody po dokonanych wcześniej aresztowaniach na temat w mieście. Między innymi jest to sytuacja, w której w parafii świętego Michała aresztowano świętej pamięci księdza Janika. Jest odprowadzony do Urzędu Bezpieczeństwa na przesłuchanie. Takie sytuacje w Polsce były bardzo częste. Okres był bardzo trudny. Kazimierz Świrski zaplanował atak na Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Świebodzinie. Niestety, zanim to się dokonało, został aresztowany. Po długim procesie, po ogromnych torturach i cierpieniach skazany na dwukrotną karę śmierci. Niestety, na jego szczęście, po wielu tygodniach przebywania w celi śmierci, oczekiwania na wyrok, zmieniono ten wyrok na dożywocie. W sumie przesiedział 15 lat w ubeckich więzieniach i wyszedł jako wrak człowieka, ale miał możliwość i szansę do życia wolnej Polski, dożył tej wolnej Polski. Zmarł w 1998 roku. Mamy zaszczyt dzisiaj gościć tutaj dwie córki pana Kazimierza Świrskiego, które są żywym świadectwem tamtego czasu. Słońce przytuli nas do swych rąk i spójrz, ziemia ciężka w odkryw. Znowu wchodzi na dworze łańcuchy. Aresztowań dokonywano nawet na ulicy. Nie patrzono na to, czy to jest kobieta, dziecko, czy ojciec idzie z rodziną. Nikt się tym nie interesował. Podejrzany, więc trzeba było go aresztować. W wielu miejscach w Polsce młodzież dokonywała tak zwanego małego sabotażu, czyli próbowali przeszkadzać okupantom, którym w tamtym czasie byli żołnierze NKWD, UB, czyli komuniści, którzy nie z naszej winy zajęli to ten nasz kraj. Tam w oknie słychać przesłuchania, tortury i bicie. Mimo tego wszystkiego w mieście życie toczyło się normalnie. Ludzie kupowali, były stragany, dzieci się bawiły, była swoboda. Właśnie za oknami odbywa się przesłuchanie. Powoli pod budynek zbliżają się żołnierze podziemia w celu opanowania jego.
budynku zostają uwolnieni więźniowie. Często niszczono dokumentację urzędu. Po prostu ją wyrzucano przez okna, palono. No z uwagi na sytuację dzisiaj budynku nie spalimy. Bliskość jednostek sowieckich wokół Świebodzina spowodowała, że bardzo szybko pod urząd podjechały pojazdy wojskowe z obstawą. Właśnie podbiega odsiecz. Oddziały KB wołują KB. Przewaga była znaczna, a szanse bardzo nikłe obrońców. NKWD-ści otoczyli budynek, nie pozwalając na ucieczkę żadnemu z żołnierzy podziemia. Czasami woleli zginąć od kul, niż potem być aresztowanym i torturowanym przez NKWD-ści. NKWD-ści czasami potrafili stosować rzeczy poniżej pasa, czyli stosując żywą tarczę albo strasząc, że zabiją bliskich dla poddania się.
w obecnej sytuacji żołnierzom nie pozostaje nic innego jak poddać się, bo wiedzą dobrze, że jeżeli tego nie zrobią, to niewinni ludzie stracą życie, w tym dziecko. Dlatego powoli będą szykować się do poddania się wrogowi. Nie pozwoliła na obronę budynku, nie pozwoliła również na wycofanie się. Podstęp w postaci wykorzystania cywili był naturalną rzeczą, którą robili NKWD-ści. Oni akurat tymi osobami się nie przejmowali. Za chwilę otworzą się drzwi i leśni partyzanci, żołnierze podziemia poddadzą się. Zostaną odprowadzeni do samochodu i wywiezieni w nieznane. Najczęściej czekała ich śmierć.
Krzyżem